Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 47 odcinku z serii City Skylines na moim kanale. Na wstępie, no, muszę was przeprosić tutaj, że odcinek ostatnio się nie ukazał w środę. Niestety było to spowodowane tym, że mój dostawca internetu, no, nie wykazał chęci współpracy niestety. I były problemy z internetem, a ja mam tego save'a w chmurze, więc no nie za bardzo miałem jak tutaj wam to nagrywać dalej, ale już jesteśmy. No i w związku z tym, że właśnie ostatnio z tymi odcinkami było tak trochę słabiej, no to dzisiaj dostaniecie 4 odcinki ze Skyline'a. Dokładnie tak, zrobię po prostu 4 odcinki, które wam wrzucę, żebyście mieli co oglądać z racji tego, że zaczyna się też jesień, tak? No a wiadomo, jesień to nie jest fajna pora roku, jesienią nic nikomu się nie chce, dlatego ja postanowiłem dać wam tutaj jakieś zajęcie w postaci właśnie Skyline'a na moim kanale. Dobra, pierwsze co, to musimy tam ogarnąć jeszcze sobie drogę i to jest tak, tu jest 690, tu jest... ...450, 690, a tutaj... ...powinno być 240, jak na moje. Dokładnie tak. Ok. Czyli... 450... 240, aha, to jest tu. A, tutaj powinno się to kończyć jedną kratkę wcześniej, więc musimy to poprawić tutaj. To miejsce jest już zajęte. Why? Dobra. No i teraz tylko... O! W tą stronę. Wyłączamy oczywiście tutaj światła, bo no... Tak, światła to, jak wiemy, to jest debilny pomysł. O, tu jeszcze jakieś się pojawiły, a ja ich nie zauważyłem. Wow, i tutaj trochę ich też jest, tego paskudztwa, więc tutaj też oczywiście wszystkie je należy wyłączyć. Okej. Okay. Budujemy zatem dalej tutaj nasze... Oj. Zbyt strome zbocze. Nie, to zbocze nie jest zbyt strome, droga gro. To zbocze jest ok. Tylko ty jeszcze to tym nie wiesz. O. I wyłączamy światła. Aha, one są wyłączone. Dobrze, świetnie. No i teraz pytanie, jak? Tak, to tutaj zrobimy. No to może być problem, żeby to odtworzyć po drugiej stronie. Dlaczego? No bo tutaj jest most. Są tego ciekawe, jak te auta się tutaj w ogóle dostały. Aha, no bo właśnie, bo przecież mogą tędy też dojechać. No właśnie, ej. A to czym ja się przejmuję? Dobra, to nie ma problemu. No dobra, skoro mamy już to, jeszcze tutaj musimy coś ogarnąć, bo tutaj taka porada mi się trafiła od gry, żeby właśnie dbać o tutaj właśnie o tę wartość terenu, bo wtedy budynki
Jeżeli mamy po prostu budynek na wysokim poziomie, tak, ale na przykład spadnie wartość gruntu, no to ten budynek automatycznie też wtedy stanie się opuszczony. Więc no to tak mech trochę, że tak powiem. Trzeba będzie na to uważać, więc dobra. Co tu ma być? Tu będzie plac ze stołami piknikowymi. No tak, to jest super pomysł, żeby takie coś dać przy fabryce. No, why not, to jest po prostu świetny pomysł. A co tutaj ma być? Plac z drzewami, okej. Czyli tu jest plac z drzewami, dokładnie tak. Więc wrzucamy go tu. O, no tutaj się niestety nie da, bo tu jest lotnisko. Tak trochę słabo by było zaraz przy lotnisku. Więc tu i tu. Teraz tutaj do tej dwupasmówki ma przylegać od tej strony. I tutaj ma być w tą stronę. Subcio. No i tutaj też dwa takie place od strony tej drogi. Jeden tu, a drugi tu. Już powinna trochę wartość gruntu skoczyć nam w górę, mam nadzieję. Przynajmniej, że troszkę skoczy w górę, zaraz to sobie zobaczymy. No tak, no dobra, wartość troszeczkę poszła w górę, to mi się podoba. Mniej podoba mi się fakt, że skończyła mi się kawa. Ale okej, wartość gruntu no w miarę podskoczyła, dobra. Okej, tu mamy co? Tu mamy satelitę 7, tu będzie satelita 8. Będzie satelita 9. Tutaj będzie satelita 10. Dokładnie tak. Dobra, mamy to. Niestety przyszła też noc. Okej. Tutaj trzeba to wszystko jeszcze połączyć. O, w ten sposób, żeby był prąd. No i tutaj można wybudować w sumie nowe dzielnice handlowe. Przy czym, czy ja chcę tutaj o dużym zagęszczeniu? Jak one generują hałas? No generują dosyć spory hałas, plus do tego, no... Tutaj jeszcze będzie też to zanieczyszczenie. Jaka tu jest w ogóle wartość gruntu? Tej wartości tu praktycznie nie ma. Okej. Zrobimy to tak. Weźmiemy tutaj domy o dużym zagęszczeniu i wciśniemy je wszystkie tutaj. Chwila, pauza. Te budynki proszę stąd wyrzucić, bo ja tutaj chcę tak... Ja tu chcę taką strefę, okej. Teraz prąd. Chwila, moment, jakby to tu teraz ogarnąć? Wyburzyć. Tutaj. Tak. Okej. Tutaj jest droga, którą trzeba ulepszyć. Aha, nie mogę jej ulepszyć, bo to jest droga dodana do modelu tego budynku.
Dobra, skrzyżowań żadnych nie ma. Ok, teraz rozpauzowujemy. Tu zaraz oczywiście wyskoczy, że nie ma tu prądu i w ogóle. Woda jest. Dobra, woda dochodzi. Śmieszne słówko swoją drogą. Ale okej, stąd już się zabierają samochody. Domy już zaczynają się budować. Jak tu stoimy z wartością gruntu? No tu jeszcze nie jest tak źle, więc tu i tu jeszcze też możemy dać, żeby tutaj coś budowali. Mhm. Kurczę, znowu sięgnąłem po tą kawę, a kawa mi się skończyła! Noż, to szlak. Na szczęście mam jeszcze sok, ale... Co to jest? O Boże, to jest sok z tych takich gorzkawych mandarynek. Błak. Fuj. Wiecie, że czasami zdarzają się takie mandarynki, takie one są takie trochę gorzkie. Właśnie taki sok mi się trafił z nich. Błak, fuj, błak. Ale niedobry. Kurczę, nie mam innego. Mały plac zabaw. No niestety ten plac zabaw, jakby nie patrzeć... No trochę kiepsko, bo ciężko tu wepchnąć jakieś budynki mieszkalne. Aż się kurczę, co ja gadam, niemieszkalne. Te budynki... Boże drogi. Poprawiające wartość gruntu. O, o to mi chodziło. Ja tutaj nacisku na edukację nawet nie musi być, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak edukacja, tak, w tym regionie, okej. Biura, no, dlaczego by nie dać ich tutaj i tutaj? Uważam, że to jest świetny pomysł, wsadzić tu wszędzie biura, niech są, niech w nich pracują, niech tu generują też jakiś dochód w tych biurach. A wiem, wartość ziemi tutaj nie będzie jakaś bardzo wysoka, tak? No ale, mówi się trudno. Nie wszystkie dzielnice muszą być elitarne. Ale masakra, ale gorzki ten sok. Ble. Aż mi się odechciało pić, powiem wam. Dobra. Musimy czekać, aż skończy się noc. Bo jak wiemy, noc to zło. Bo w nocy nie da się dobrze budować, tak? W nocy nie można dobrze tutaj konstruować naszych budowli. Ze ściekami widzę, zaczynają się pojawiać problemy, ponieważ jesteśmy na granicy wydajności naszych systemów odpowiedzialnych za usuwanie ścieków. Ja też widzę, że z tą wodą, kurczę, ona jest... Ja bym chciał tą wodę wyżej po prostu. Wyżej chciałbym to lustro wody. Wiecie, ja bym nie chciał tak... O, jak tutaj mamy... Tą przystań w ogóle... To ja bym chciał, żeby gdzieś tutaj mniej więcej tak... Prawie, że do tej wysokości ta woda dochodziła, tak? Tylko, żeby ona tutaj dochodziła do tej niemalże wysokości, to tutaj musiałaby mniej więcej prawie i dotąd dochodzić. Tylko
problem z tym, jak to zrobić. Kształtowanie terenu, pokażcie. Proszę mi to natychmiast pokazać. Jeżeli bym tutaj podniósł trochę warto ten grunt, zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja tutaj zacznę wysypywać tą ziemię na dno po prostu, tak? Co się stanie, jeżeli ja zacznę po prostu podnosić dno naszej rzeki? Oczywiście, ja wiem, co się stanie. Pierwsze co, to wydupczy mi taką wielką falę powodziową, tak? I zaraz się dowiem, że połowa budynków w moim mieście uległa zalaniu. O, 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 właśnie, właśnie o tym mówię. Już widzimy falę. Już idzie fala. Pokonamy falę. Mhm. No, na pewno. Na pewno pokonamy. Ja po prostu chcę tylko podnieść tutaj ten grunt, żeby ta woda po prostu tutaj poszła troszkę wyżej dla tych statków, tak? Mi o to chodzi. Ja tu nic więcej nie chcę, moi drodzy, tak? Ja nic nie chcę więcej, gro. Dlatego właśnie gry Paradoksu mnie nie lubią, tak? Tak jak nie lubiła mnie Europa Universalis, która spuszczała mi łomot w pierwszych 10 minutach gry i mnie do siebie zniechęciła, szczególnie tym, że jakoś nigdy w Europie nie doszukałem się porządnego samouczka, żeby to wszystko ogarnąć jakoś. Po prostu gry Paradoksu, one mnie nie lubią, tak? Gry Paradoksu widzą, o, rychu gra, no to mu dojebiemy zaraz czymś. I tak to się zazwyczaj kończy. Skończyła się tymczasem noc, więc my możemy powrócić tutaj do budowania, a konkretnie do zagospodarowywania tutaj tego kawałka, który mnie tutaj, no nie ukrywajmy, interesuje, ponieważ ja tutaj chciałbym mieć nabrzeże. To wszystko chciałbym zasypać. Tutaj chciałbym mieć, moi drodzy, wszędzie nabrzeże. No właśnie, dokładnie tak. Ja tutaj wszędzie chcę mieć nabrzeże, chcę mieć taki brzeg, żebym mógł zbudować tutaj po prostu nabrzeże. O. Tak, i teraz wybieramy opcję właśnie budowania nabrzeża. O, w ten sposób. I ja to nabrzeże, o, ja je... Kurczę, no. Co to za sabotaż? O. O, ja to nabrzeże tutaj chcę tak pięknie. No, wyszło całkiem fajnie. I tu chcę to nabrzeże jeszcze jak najdalej. Tutaj najlepiej. No, czy jeszcze gdzieś dalej by się dało? No, najlepiej byłoby tutaj razem to wszystko zabetonować, tak? Razem to wszystko połączyć, ale tak się chyba nie da z tego, co widzę. Z tego, co widzę, to gra tu... No, to miejsce jest już zajęte, plus do tego wymagany brzeg. Tak, czyli po prostu to miejsce jest już zajęte i ja z tym już niestety tutaj nic nie zrobię. Dlatego no tutaj to już zostanie tak jak jest. Tu już niestety w tym miejscu już nic nie dam rady zrobić. Tu mogę jeszcze tylko obniżyć grunt w tym miejscu. O, tak mogę jeszcze tutaj zrobić. No nie wygląda to tak tragicznie, jakby mogło to wyglądać. Dobra, tak więc teraz dalej tutaj pracujemy nad poziomem gruntu w tym miejscu. Jak wiemy, już tutaj wypracowałem patent, czyli żeby... dobijać zawsze do tego kawałka, który jest zaznaczony. Jakby to powiedzieć? No tutaj widzimy po prostu, że są kolejne warstwy nanoszone, tak? Że w każdym miejscu oddzielonym tą taką linią tej siatki hipsometrycznej mamy inną wysokość gruntu, tak? No ja już się nauczyłem, że najlepiej właśnie buduje się wyrównuje się nabrzeże właśnie do tej siatki gruntu. O! O, i to jest całkiem fajne, bo obawiałem się, że wyjdzie mi
taki bardzo kanciasty ten brzeg, tak? Takie coś bardzo załamane, a tu wyszło ładne, zaokrąglone. Jestem zadowolony, tutaj tą ziemię wykopujemy stąd, ponieważ jej tutaj nie chcę. No i wygląda to całkiem fajnie. Mamy jeszcze jakieś podwodne drzewa tutaj, które niestety będą nam obciążać pamięć, więc namierzyć te drzewa. Tylko jak? Tutaj te drzewa, one normalnie są. Niestety właśnie o to chodzi, że będą nam obciążać pamięć, tak? Dlatego no wywalmy je. Poza tym, no, bądźmy szczerzy, drzewa pod wodą, co to ma być? Jakieś... no, co ja tutaj robię? Na przyszłość złoża tego? Ropy naftowej? No jak widzimy, trochę tam tego było. Okej. Tutaj taką wiadomość dostałem też od Explorera, że to są wody gruntowe. Ja w tym momencie nie jestem pewien, czy to był żart, że to są wody gruntowe, czy serio gra bierze pod uwagę coś takiego jak wody gruntowe, więc no nie wiem, jak mam się ustosunkować do tego komentarza, ale no jeżeli to był żart, no to okej, jest to dobre. Jeżeli serio gra bierze coś takiego pod uwagę jak wody gruntowe, no to szacunek dla paradoksu. Dobra. Teraz potrzebujemy wybudować tutaj drogę. Będziemy teraz budować tutaj odpowiednik tej linii. Jezu! Co tu się stało? Co to za korek? Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Dlatego wybieramy droga czteropasmowa, zwykła taka. 360. Okej. Teraz tak. 1200. Dobrze. 3000. Dobra. Okej, i teraz musimy przygotować tutaj się na co? Na budowę linii kolejowej. Dobra. Czyli wybieramy teraz znowu narzędzie kształtowania terenu. Wybieramy ten kawałek, no i podnosimy. Podnosimy, podnosimy. Całą tą ziemię tutaj podnosimy. Dobra, jest ok. Teraz jak to tutaj mądrze wykombinowałem ostatnio? O, o to mi chodziło. Co jest?
No to tak. Tutaj. I tutaj. Dobra. Teraz tutaj. Tutaj. Tu, okej. Okay. 940. No dobra. Okej, okay, to będzie takie coś teraz. Tutaj burzymy ten kawałek. I ten też. I znowu mamy noc, która znowu przeszkadza nam w pracach budowlanych. Ale to będzie dobre. To będzie mniej więcej coś takiego. Tutaj teraz też musimy zaprojektować tą linię. Dobra. Tutaj, czy tu jest jednokierunkowa? Nie. Więc tutaj trzeba tą trasę ulepszyć w takim razie. I tutaj również. Okej, okay, tutaj już jest ulepszona. I teraz... Teraz tak, wywalamy ten kawałek. Ups, niestety musiałem kichnąć. Nie wiem, co się dzieje. Chyba chory będę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będę chory. Bo tak ostatnimi czasy coś chodzę, kicham. I ogólnie źle się czuję. To nie jest najlepszy prognostyk. Dobra. Teraz wybieramy linię jednokierunkową znowu. I łączymy ją tutaj. Mhm. Świetnie. Teraz tutaj mamy linie osobowe, które tędy będą śmigać. Mhm. A tędy będą jeździć mi linie towarowe, które będą jeździć nad poziomem ziemi. Super. Dobra, idziemy teraz tutaj. Tutaj. No właśnie, bo teraz którędy ten pociąg będzie tutaj wracał? No to jest dobre pytanie, bo ja bym bardzo to chciał ustalić, tak? Dokąd on... tutaj będzie teraz jechał. Bardzo chciałbym to wiedzieć i z racji tego chciałbym mieć... chciałbym mieć po prostu podgląd albo możliwość chociażby kliknięcia tutaj na ten pociąg. Ale chyba no nic z tego. Chyba gra ma chyba inne plany. O to mi chodziło. Dobra, jak on będzie teraz wyjeżdżał z tego miasta? Ja to chcę bardzo zobaczyć. Jak on to niby zrobi teraz?
O, ja tu widzę, że on się tu nieźle rozpędza. No dobra, no przejedzie tędy i co? I teraz będzie jechał tą linią razem z tymi osobówkami? No na to by wszystko wskazywało. No tak, on teraz razem z osobówkami będzie po prostu wyjeżdżał do czasu zbudowania tamtej drogi okrężnej i rozłączenia tych linii, tak żeby po tej linii jeździły tylko pociągi osobowe. Ale naprawdę, jak on zasuwa. I to się w głowie nie mieści, nie? No i tutaj już jest granica miasta, już jest poza miastem praktycznie. Ale to było dosyć ciekawe. To było ciekawe i pouczające. Czyli jeszcze nie położyłem importu i eksportu. O, co to przestępczość? O, dobra. Gliniarze już tam zrobili porządek. Czyli my teraz będziemy musieli tutaj opracować drogę, tak żeby te pociągi mogły sobie tędy jeździć. Ale tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę mój tekst coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skyline, gdzie... O mój Boże! Gdzie będziemy dalej budowali faktorię. Tylko, że będziemy ją budowali po drugiej stronie rzeki oraz gdzie będziemy łączyli nasze linie kolejowe. Tak więc dzięki, że oglądaliście. Zapraszam was na kolejne odcinki. No i na razie.